Mecz Stomiru z Widzewem miał być obok potyczki Amiki z Legią najciekawszym wydarzeniem 26. kolejki. Prawie 15 tysięcy widzów w Olsztynie nie narzekało na brak emocji. W 20. minucie Ryszard Czerwiec otrzymał drugą żółtą i w efekcie czerwoną kartkę za faul na Andrzeju Jankowskim. Przewaga jednego zawodnika nie zmieniła stylu gospodarzy, którzy wyraźnie obawiali się rywala. Widzew natomiast sprawiał wrażenie drużyny, której obojętne jest, czy gra w jedenastkę, czy w dziesiątkę. Zawodnicy Franciszka Smudy konsekwentnie dążyli do zdobycia gola, co im się udało w 67. minucie. Po dośrodkowaniu Marka Citko Andrzej Michalczuk nie dał szans Sidorczukowi. Widzew zasłużenie wygrał w Olsztynie 1-0, prezentując nie tylko dobre przygotowanie fizyczne, ale także psychiczne.